ruszyło nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy. Druga karetka z mysłowickiej zrzutki dotarła do ukraińskiego tłumacza. W wyniku fałszerstwa stracą prawo jazdy? Marcin Janota, witam i zapraszam. To jest Minął Tydzień w TVN.pl, a takie są szczegóły informacji. W środę 16 marca w Urzędzie Miasta Mysłowice ruszyła rejestracja Ukraińców i nadawanie im numerów PESEL. W biurze obsługi mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice zostało przygotowane specjalne stanowisko do obsługi obywateli Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju. Będą oni mogli liczyć na pomoc tłumacza, na przykład przy wypełnieniu wspomnianego wniosku. Dodatkowo w celu ułatwienia dostępu do usług publicznych przez internet wraz z nadaniem numeru PESEL, obywatele Ukrainy będą mieli możliwość uzyskania profilu zaufanego. Po więcej informacji na ten temat odsyłamy na portal mysłowice.pl oraz na itvm.pl. Druga karetka z Mysłowic, wypełniona lekarstwami i środkami opatrunkowymi, dotarła już na Ukrainę. Pojazd odebrały władze miasteczka Tłumacz w obwodzie iwano-frankowskim. Ambulans został zakupiony ze środków pochodzących ze zrzutek prezydenta Dariusza Wójtowicza i fundacji Bajtel Mysłowice Pomagają, a także firmy Bartex. Karetkę zaopatrzono w środki medyczne podarowane przez fundację Blisko Ciebie oraz mysłowiczan w wielu zbiórkach na terenie miasta. Pojazd został przygotowany do podróży przez Ośrodek Szkoleń Zawodowych Diagnotest. Koordynatorem akcji była Fundacja Bajtel Mysłowice Pomagają. Środki medyczne, artykuły higieny osobistej i pieluchy, żywność długoterminowa, koce i ubrania dla kobiet i dzieci trafiły do Mysłowic za sprawą włoskiej dziennikarki Giovanny Muschetti. Część darów będzie wysłana w poszczególne punkty pomocowe koordynowane przez Śląski Urząd Wojewódzki, a część będzie rozdysponowana dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście. 32 palety darów dla obywateli Ukrainy trafiły w ubiegłą sobotę do Mysłowic prosto z północnej Lombardii. Wszystko dzięki inicjatywie włoskiej dziennikarki Giovanni Muschetti i zorganizowanej przez nią akcji pomocowej. W dostawie znalazły się m.in. środki medyczne, artykuły higieny osobistej i pieluchy, żywność długoterminowa, koce i ubrania dla kobiet i dzieci. Organizatorką akcji pomocowej jest włoska dziennikarka Giovanna Muschetti. W współpracy z panią Moniką Kubi, która kontaktowała się z nami jako pierwsza i jak gdyby zorganizowała to w Mediolanie i w okolicach Mediolanu, właściwie w całych północnych Włoszech, udało się dzięki fajnej współpracy z mieszkańcami tego regionu zebrać dary dla uchodźców z Ukrainy, które na pewno im pomogą, na pewno w tej sytuacji, jaka jest teraz, będą dla nich niezbędne. Na apel pomocy odpowiedziała także społeczność prowincji Sondrio w północnej Lombardii oraz władze lokalnej miasteczka w Górnej Valtellinie. Chciałem serdecznie podziękować właśnie pani Monice, pani Giovanni, która z strony włoskiej pilotowała i organizowała całe to przedsięwzięcie. Mam nadzieję, że będziemy tutaj ich gościć, czy przyjadą do nas na miejsce. Dostawę z darami dostarczyła firma transportowa Antrans. Było bardzo trudno, bo ze względu na cenę paliwa w całej Europie praktycznie, bardzo trudno jest w tak niskiej kwocie zorganizować ten przejazd. Także tym bardziej właśnie dziękuję firmie Antrans i właścicielom i myślę, że to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Produkty są już segregowane, część z nich będzie wysłana w poszczególne punkty pomocowe koordynowane przez Śląski Urząd Wojewódzki, a część będzie rozdysponowana dla obywateli Ukrainy przebywających w naszym mieście. 177 kierowców, w tym prawie 100 mieszkańców Mysłowic, może stracić prawo jazdy. To osoby, które kilka lat temu rozpoczęły kurs w jednej z mysłowickich szkół jazdy. Powodem utraty praw jazdy jest fałszerstwo dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kursami na prawo jazdy. Prawomocny wyrok sądu rejonowego unieważniający prawo jazdy wydany 177 osobom został wydany w sierpniu 2018 roku. Stwierdza on fałszowanie dokumentacji o odbytych kursach, podczas których nie odbywały się zajęcia teoretyczne i kurs pierwszej pomocy. Na kartach kursantów sfałszowano także ich podpisy.
Obecnie wznawiane są postępowania administracyjne celem weryfikacji uprawnień. Kierownictwo Wydziału Spraw Obywatelskich udziela poszkodowanym informacji, jaka jest droga odwoławcza do samorządowego kolegium odwoławczego, a także udostępnia do wglądu wszystkie akta będące w posiadaniu Urzędu Miasta Mysłowice. Wyrok, który wpłynął w sierpniu 2018 roku do Urzędu Miasta Mysłowice, zamiast być przekazany od razu kursantom, został schowany do szuflady przez jednego z urzędników. Sprawa wyszła na jaw niedawno, kiedy to dokument został przypadkowo odnaleziony przez innych pracowników magistratu. Pracownik, który zawinił, już został dyscyplinarnie zwolniony. Sprawa została też zgłoszona do prokuratury. Krzysztof P., właściciel szkoły jazdy, za poświadczenie nieprawdy został prawomocnie skazany w 2018 roku. Sąd wymierzył mu karę 2 lat więzienia w zawieszeniu. Zakończyła się akcja Zobacz, czym oddychasz, która zagościła w Mysłowicach z inicjatywy Mysłowickiego Alarmu Smogowego i Urzędu Miasta Mysłowice. Dzięki ekspozycji mobilnych płuc mieszkańcy mogli zobaczyć skutki zanieczyszczeń powietrza, a także jak ważna jest wymiana starych pieców. Dwumetrowy model ludzkich płuc pojawił się na Placu Wolności w Mysłowicach 1 marca. Przez 2 tygodnie oddychał za pomocą wentylatorów umieszczonych z tyłu, pochłaniając zanieczyszczenia powietrza, które osiadały na tkaninie pokrywającej instalację. 15 marca kolor już był ciemnograficzny. Oprócz tego instalacja była wyposażona w czujniki powietrza, a na specjalnym ekranie wyświetlano informacje o jakości powietrza. To jest program Minął Tydzień, a przed nami takie jeszcze tematy. Nowe życie kamienicy przy Powstańców 15. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania rejonu Bolina Północ. Znamy finalistów konkursu Mysłowice mają talent. Kiedyś straszyła swoim widokiem, teraz pięknie się prezentuje. Kamienica przy ulicy Powstańców 15 otrzymała nowe życie. Termomodernizacja, ekologiczna kotłownia gazowa dla całego budynku i nowa, ciesząca oko elewacja. W zbudowanej około 150 lat temu kamienicy przy dzisiejszej ulicy Powstańców 15 zaszły duże zmiany. Kamienica została w pełni termomodernizowana, zostały wymienione indywidualne źródła ciepła i została zrobiona jedna kotłownia dla całej kamienicy, która zlokalizowana jest na strychu. Został również ocieplony i wymieniony dach, ocieplony w przestrzeni międzykrokwiowej, wełną. Wszystko kosztowało 970 tysięcy złotych. To jedna z inwestycji, na którą MZGK otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Były nią objęte również remonty budynków przy ulicy Bytomskiej 27, 29 i 33 oraz Strażackiej 2, który właśnie się rozpoczyna. Niektórzy mieszkańcy kojarzą kamienicę przy Powstańców 15 z osobą Marsa Weichmana, kierownika mysłowickiej stacji emigracyjnej i radnego. Czy słusznie? Można powiedzieć, że jest to rzeczywiście miejska legenda. Weichmann najprawdopodobniej nigdy nie mieszkał w tej kamienicy. Sama kamienica została wybudowana przez przedsiębiorcę, który tutaj prężnie działał na terenie miasta Mysłowice, Antona Klausa. I po jego śmierci w 1870 roku najprawdopodobniej kamienica została przejęta przez prywatnego właściciela, niejakiego Warzechę z Katowic, który w ramach tej kamienicy wynajmował lokale dla prywatnych osób. Stąd więc powiązanie Weichmana z budynkiem? Nie wiadomo. Być może to zwykła pomyłka, gdyż do niego należała kamienica znajdująca się obok, znana dziś jako Willa Tudorów. Tak czy inaczej, po ponad 150 latach budynek przy Powstańców 15 zyskał nowe życie. Od czwartku mysłowiczanie mogą wyrazić swoje zdanie w sprawie zagospodarowania rejonu Bolina Północ, czyli terenu między ulicą Obrzeżną Północną a Świerczyny, gdzie jeden z przedsiębiorców chce wybudować ocynkownię. Swój wniosek przedsiębiorca umotywował możliwością m.in. wykorzystania potencjału rozwojowego terenu poprzemysłowego oraz jego rewitalizacji poprzez rozbudowę istniejącego na tym terenie przedsiębiorstwa, zwiększania konkurencyjności swoich wyrobów czy utrzymania bądź zwiększenia poziomu zatrudnienia. Konsultacje społeczne potrwają do 6 kwietnia, a po więcej szczegółów zapraszamy na portal itvm.pl. Znamy finalistów konkursu Mysłowice mają talent. W półfinałach walczyło kilkudziesięciu młodych ludzi wyłonionych w eliminacjach, a w wielkim finale zobaczymy 11 z nich. Dancing on air, just sing like it just don't care. In this battle of
śpiewają, grają, tańczą, recytują. Młodym mysłowiczanom talentów nie brakuje. Największe z nich wyłoni kolejna edycja konkursu Mysłowice mają talent. Za nami eliminacje i półfinały, a wielki finał już 8 kwietnia. Szkoły tutaj stanęły na wysokości zadania i wyłoniły swoich 3 reprezentantów z każdej jednej placówki. No i my teraz tutaj prowadzimy półfinał dla tych wszystkich uzdolnionych dzieciaków. To, co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy. Mianowicie za bardzo nam zależało na tym, żeby nasza mysłowicka młodzież mogła się pokazać. Mogła się obudzić z tego letargu pandemicznego, wyjść z domu i w końcu, żebyśmy wspólnie mogli się cieszyć swoją obecnością. W półfinałach walczyło kilkudziesięciu młodych ludzi wyłonionych w eliminacjach. W wielkim finale zobaczymy 8 z nich. 3 reprezentantki szkół podstawowych oraz 5 uczennic szkół średnich. Zaplanowany na 8 kwietnia finał odbędzie się w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Będzie on również transmitowany za pośrednictwem internetu na cały świat. Będzie on oprawiony jeszcze taką właśnie dozą artystyczną, więc nie tylko suchy wykon, dajmy na to wokalisty, ale i również ten połączyć te dziedziny ze sobą, po to, żeby to było miłe dla ucha, dla oka i ogólny wyraz artystyczny ma być niesamowity. Niesamowite będą też nagrody przygotowane przez sponsorów i organizatorów, czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Mysłowicach i Mysłowicki Ośrodek Kultury. Jest o co walczyć, nagrody są naprawdę cenne. Będą to słuchawki bezprzewodowe JBL, wejściówki do Energylandii, gry planszowe różnego rodzaju, vouchery do restauracji. W wielkim finale zobaczymy Amelię Szelest, Zuzannę Smok, Dajanę Wesołowską, Jagodę Bilewicz, Zofię Stawicką, Zuzannę Marynowską, Weronikę Bilewicz oraz Anelię Dudkiewicz. Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach prowadzi czynności identyfikacyjne związane z ustaleniem tożsamości osoby, której ciało znaleziono jesienią 2020 roku. Specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie zrekonstruowali wizerunek mężczyzny. Teraz policjanci proszą o kontakt wszystkie osoby, które go rozpoznają. Mężczyzna mógł mieć około 35 lat. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Mysłowicach pod numerem telefonu 47 852 62 85. I to już była ostatnia informacja w tym programie. Minął tydzień. Na nasze kolejne spotkanie oczywiście zapraszam już za 7 dni. Spokojnego i udanego tygodnia życzę. Do zobaczenia.